Witam was, kochani. Nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj dziś dla was. I jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć w prosty sposób, jak może każdy człowiek być zbawiony. Jak ty dziś możesz być zbawiony. Wierzymy w to, że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. My tego doświadczyliśmy, my to przeżyliśmy. Ja w 2015 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Kochani, byłem osobą uzależnioną od narkotyków. Byłem osobą, która cały czas tylko imprezowała. A przez co? Bo miałem pustkę w sercu. I tą pustkę próbowałem właśnie wypełnić. Narkotykami, alkoholem i różnymi zabawami. Ale to nic nie dawało. Bo gdy się budziłem na drugi dzień, to ta pustka była nadal. I kochani, wiem, że każdy człowiek ma pustkę w sercu. Wiem, że każdy człowiek próbuje sobie tą pustkę wypełnić jakąkolwiek podróbką. Podróbką, którą diabeł podsuwa. Kochani, chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za każdego z was. On wziął karę na siebie. On wziął winę na siebie. Bo Słowo Boże mówi, kochani, że każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek zgrzeszył. Kochani, i Słowo Boże również mówi, że karą za ten grzech jest śmierć. Ale Bóg w swojej miłości posłał Jezusa Chrystusa, aby On ten grzech wziął na siebie. Aby On umarł za ciebie. I wiecie co? Prosta Ewangelia mówi o tym, aby każdy człowiek dziś uwierzył właśnie w Syna Bożego, w Jezusa Chrystusa, że to On umarł za ciebie. A po trzech dniach, kochani, On zmartwychwstał. I Duch Święty chce dziś w tobie zamieszkać. Przyjacielu, jesteś dziś martwą osobą, tak jak ja byłem martwą osobą, ale w momencie, gdy oddałem życie Jezusowi i uznałem Go jako swojego Pana i Zbawiciela, zostałem narodzony, zostałem przemieniony o 180 stopni. Kochani, ja nie chcę wam tu mówić o religii, bo to nie religia. Chcę wam powiedzieć o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który zmartwychwstał i żyje. I każdy z was musi podjąć decyzję. Każdy z was, czy chce iść po śmierci do nieba, to ty dziś możesz decydować. To ty musisz podjąć decyzję. To ty musisz oddać życie Jezusowi. Kochani, Bóg też jest taki, że to na twojej musisz ty podjąć decyzję. Ja podjąłem decyzję w 2015 roku, że oddaję Jezusowi życie. I przez to stałem się Synem Bożym. Wszystkie zniewolenia ode mnie odeszły. Zostałem wyswobodzony. I wiem, że ty dziś tak też możesz mieć. Możesz dziś mieć pewność zbawienia. Gdy umrzesz, to trafisz do nieba. Ale musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. Musisz spotkać się osobiście z Jezusem. Taka jest Boża prawda. Kochani, Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga. Nie ma innych pośredników. On jest bramą. On jest mostem. I nie przeciśniesz się tam przez dobre uczynki. Tak nas wychowano w tym kraju i w tym systemie, że trzeba być dobrą osobą. I wiesz o tym, że to jest za mało. Bo to jest za mało w oczach Boga. To jest jak splugawiona szmata. To jest na marne. Dziś musisz przyznać się do błędu, czyli do grzechu, że jesteś grzesznikiem i oddać osobiście Jezusowi życie. I wtedy Duch Święty do ciebie przyjdzie i narodzisz się na nowo, zostaniesz wypełniony Duchem Świętym. Taka jest prawda. Innej drogi nie ma. Nie pójdziesz na skróty. Ewangelia naprawdę jest prosta i jest krótka. Mógłbym tutaj stać cały dzień i wam mówić, ale wystarczy w krótkich słowach powiedzieć wam, że możesz dziś narodzić się na nowo i pojednać się z Jezusem przez prosty akt wiary twojej decyzji. Przyjdź dzisiaj do Jezusa w prosty sposób. Nie potrzebujesz księdza, nie potrzebujesz kościoła. W ogóle nie potrzebujesz tego. Wystarczy, że nawet tutaj klękniesz i powiesz, że jesteś grzesznikiem, że sobie sam nie radzisz. A Duch Święty patrzy na twoje serce i przyjdzie. Ja ci to gwarantuję, bo ja tak zrobiłem. Ja tak zrobiłem. I od 5 lat żyję z Jezusem.
i głoszę wam dobrą nowinę, że dziś możecie się pojednać z Chrystusem i mieć nowe życie w Nim i mieć szczęśliwe życie tutaj na ziemi, bo tak to Bóg zaplanował. Ale to człowiek utrudnił, bo to człowiek oddalił się od Boga, to człowiek odwrócił się do Boga plecami, a Jezus zmartwychwstał. Tylko prawda jest taka, że to ty musisz tego zapragnąć. To twoje serce musi zapragnąć Boga, ale ego cię od Niego oddziela. To ego oddziela człowieka od Boga i to jest największy grzech. To jest największy grzech, że człowiek nie potrzebuje Boga. A prawda jest taka, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie pojednasz się z Jezusem, to idziesz do piekła. Idziesz do piekła, ale ja jestem dla ciebie ratunkiem, że te słowa mogą pobudzić ciebie do tego, że zapragniesz Jezusa, zapragniesz życia, życia wiecznego i obfitości tutaj na ziemi. Przyjmij dziś Bożą prawdę. Amen.